Witajcie moi kochani. Karta na dzisiaj, czyli co nas może dzisiaj spotkać. Mam nadzieję, że już macie swoją kawkę, herbatkę. Niektórzy z Was szykują się do pracy. No i zobaczmy, co może nam przynieść dzisiejszy dzień. To będą podobnie jak na te portale, takie krótkie czytanka. Dobrze. Co nam przyniesie dzisiejszy dzień? Czy co nam może przynieść? Wow, 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 kochani moi. Wiecie co? Tutaj się pojawi jakaś gorąca szansa. Dzisiaj dla Was. Ale tak naprawdę to nie będziecie wiedzieć z dwójką mieczy, czy podjąć to wyzwanie. Tu będzie wielka niepewność odnośnie tej szansy. Może jakaś propozycja od kogoś, może chodzi o pracę. Będziecie się bać, że możecie sobie coś pogorszyć, że możecie stracić inną szansę, jeśli wybierzecie to, co będzie Wam zaproponowane. Będziecie się bać, że jeśli zdecydujecie się podjąć to wyzwanie, to możecie później tego żałować. I to by była karta na dzisiaj. Ja jeszcze zobaczę, co Wam radzą anioły w tej sytuacji. Jaką radę mają dla Was anioły? Jaką radę, jeśli się coś takiego wydarzy, jaką radę mają dla Was anioły? Uhuhu, się nam rozpędziły. No mamy. Ach, fajna rada. Ty wiesz, co masz robić. Czyli tutaj, kochani, chodzi o słuchanie intuicji. Czyli pierwszy impuls, jaki poczujecie. Jeśli dostaniecie jakąś propozycję i poczujecie radość, to trzymajcie się tego. Jeśli poczujecie jakąś niepewność, a ona się pokaże i Wasz taki wewnętrzny głos powie nie, 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 niekoniecznie, bo tutaj ja mogę więcej stracić, jak zyskać, to również wtedy posłuchajcie swojej intuicji. Ja jeszcze zobaczę, co nam powie Era Galikwanto na dzisiaj. Tu mogą się otworzyć jak najbardziej nowe możliwości dla Was. Ale tak jak mówię, dla jednych będzie to pozytywne, dla innych negatywne. Będzie rzeczywiście jakaś propozycja. I dla niektórych z Was może ta propozycja dotyczyć jakiegoś połączenia się. Połączenia się z innymi ludźmi, z inną osobą. To może dotyczyć interesów, miłości. Ale wiecie co? Wy tutaj będziecie bardzo jasno patrzeć na tą sprawę. Wy dostaniecie jasności w tej sytuacji. Ja myślę, że dokonacie odpowiedniego wyboru. Kochani moi, no to miłego dzionka i do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki. Muah.